Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panom. Witam wszystkich Państwa przed ekranami, bo tutaj nas zebranych ledwo kilka osób z przyczyn oczywistych. Na spotkaniu dotyczącym książek, których jeszcze nie ma, ale już nadchodzą, już sporo o nich przynajmniej my zebrani na tej scenie wiemy. My, czyli przedstawię gości dzisiejszego spotkania w kolejności alfabetycznej. Wojciech Browarny, historyk literatury polskiej, krytyk literacki, regionalista, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym to kieruje Zakładem Historii Literatury Polskiej po 1918 roku i Pracownią Badań Regionalnych. Dziś spotykamy się w związku z nadchodzącą książką, którą przygotował do druku, opracował, napisał obszerny, pogłębiony, przydatny bardzo wstęp, Wybór Prus Tadeusza Różewicza. Do dalszego ciągu osiągnięć biogramu Wojciecha Browarnego odsyłam Państwa na stronę organizatorów oraz Emil Pasierski, redaktor drugiej z nadchodzących książek. To jest Braterstwo Poezji. Emil Pasierski, oprócz tego, że jest redaktorem Braterstwa Poezji, jest również historykiem literatury polskiej XX wieku, redaktorem innych książek. Jest też autorem książki Miłosz i Putrament, Żywoty równoległe. Książka ukazała się w 2011 roku. Zacznę od takiego pytania ogólnego do obu panów. Rozmawiamy, spotykamy się w okolicznościach szczególnych. Mamy 2021 rok, rok, który został oficjalnie ogłoszony rokiem Różewicza. To jest też rok, w którym świętujemy setną rocznicę urodzin poety, pisarza. I jeszcze tutaj można by kilka określeń wymienić. Obie te książki można nazwać książkami okolicznościowymi. I myślę, że to określenie jest w tym przypadku określeniem pozytywnym, bo ten jubileusz, te okoliczności zewnętrzne, one oprócz zagrożeń, no bo te zagrożenia są konkretne, z okazji jubileuszu, z okazji roku różewiczowskiego czy jakiegokolwiek innego, aż korci by przyszpilić poetę, autora, poetkę, autorkę, by dopowiedzieć, by postawić kropkę, byśmy wszyscy wiedzieli, o co w tej twórczości chodzi i by już więcej pytań nie zadawać. A wydaje mi się, że w przypadku obu książek, które tak jak powiedziałam, dopiero nadchodzą i też dziś będę prosić o to, abyście panowie opowiedzieli, co w nich czytelnicy, czytelniczki znajdą, gdy książki już do nich dotrą. Jak te okoliczność, jak te okazje panowie wykorzystujecie, by stawić, być może stawić opór tym pokusom, by Różewiczowi jakiś pomnik wystawić, by go właśnie przyszpilić. Różewicz, który przez całe życie próbował się tym przyszpileniom wyrwać, wymsknąć. Gdyby teraz go miało coś takiego spotkać, to by dopiero był kłopot. Z jakimi wyzwaniami się panowie mierzyliście, komponując obie książki, czyli z jakimi trybami lektury chcielibyście dyskutować? Jakiego Różewicza w obu tych książkach chcielibyście pokazać? Innego być może niż tego Różewicza, który utrwalony już w pamięci został. Jak go w ogóle pamiętamy, jak to z pamięcią o twórczości Różewicza jest? Jak panowie w tych okolicznościach, jak panowie te okoliczności chcecie wykorzystać w kontrze? Tak sobie myślę. Na początek pytanie do obu panów. Może w kolejności alfabetycznej, żeby było łatwiej? Dziękuję. To faktycznie... Proszę mikrofon. Przepraszam. To dziękuję za to pytanie, bo ono faktycznie trafia trochę w sedno takich okolicznościowych wydarzeń i książek, jakie przy okazji stulecia urodzin Tadeusza Różewicza ukazały się i ukażą.
i taką stricte publikacją okolicznościową będzie przewodnik literacki Śladami Tadeusza Różewicza po Wrocławiu, nad którym też pracuję. Natomiast wybór prozy Tadeusza Różewicza w serii Biblioteki Narodowej to jest książka, która wychodzi na rocznicę urodzin, ale praca nad nią trwała kilka lat. Zanim jeszcze zacząłem myśleć o tym, że zbliża się stulecie urodzin Różewicza. I jest ta książka także efektem wcześniejszych publikacji, między innymi monografii Tadeusz Różewicz i Nowoczesna Tożsamość, a potem artykułów poświęconych obecności Różewicza we Wrocławiu. Wybór prozy oczywiście prezentuje, przedstawia najciekawsze, najważniejsze, najlepsze, najfajniejsze, najbardziej udane teksty prozatorskie Różewicza, ale w takim szerokim spektrum, bo to nie tylko mini powieści, eseje, opowiadania, nowele, ale również korespondencja, szkice warsztatowe, notatki, felietony, humoreski. I jest jasne, że to wszystko się nie zmieściło. Nawet przy takim ciepłym, życzliwym świetle, jakie polski Sejm rzucił na Tadeusza Różewicza i miasto Wrocław, nie da się wydać tomu, między okładkami którego zmieściłaby się cała najważniejsza proza Różewicza. Więc to był bolesny wybór. Ciągle wyrzucałem coś z tego tomu, wyrzucałem, aż w pewnym momencie książkę, na której okładce było zdjęcie Tadeusza Różewicza, odwróciłem do góry nogami, żeby nie patrzeć w oczy pisarzowi. No z tego powodu, że miałem trochę kaca moralnego, ile wyciąłem z jego prozy. Ciekawych rzeczy, za które ja dałbym się właściwie ukrzyżować, bo uważam, że są świetne i powinny być wznowione, ale w tym tomie się nie zmieściły. A z jakimi rzeczami trzeba było się zderzyć, z jakimi kwestiami, problemami? No oczywiście z różnymi niedomówieniami na temat Różewicza, choćby z tą sprawą jego dezercji z oddziału Armii Krajowej, no, kiedy został niesłusznie oskarżony o agitację komunistyczną, a to było już po zjednoczeniu Armii Krajowej z Narodowymi Siłami Zbrojnymi i w tej wielkiej formacji Polskiego Państwa Niepodległościowego znalazły się osoby, dla których w ogóle myśl socjalistyczna, socjaldemokratyczna działała jak czerwona płachta na byka. I ten wybitny dowódca Tadeusza Różewicza, Stanisław Sojczyński, pseudonim Warszyc, później oczywiście jeden z najważniejszych żołnierzy wyklętych, niezłomnych, poradził młodemu pisarzowi i młodemu żołnierzowi AK, żeby opuścił ten oddział. No i ja z tą sprawą jakby na samym początku tej opowieści musiałem jakoś się zmagać, jakoś się rozliczyć. A potem było jeszcze wiele, wiele takich innych ciekawych tematów, jak choćby wątpliwości samego Tadeusza Różewicza do swoich poprzednich tekstów. To było wspaniałe, bujne, bogate życie twórcze. Także Różewicz po latach, po dekadach wracał do swoich tekstów i się trochę spowiadał ze swojej czasami naiwności. Takim przykładem jest wielki temat chiński. Oczywiście nie tak wspaniały, nie tak dobrze opisany jak temat włoski, którym zajął się już Kazimierz Wyka, ale ja uważam, że temat chiński pokazuje sedno etycznej postawy Tadeusza Różewicza. I jeszcze do tego wiąże najważniejsze etapy jego twórczości prozatorskiej. Reportaże, bo przecież jako prozaik dojrzewał właśnie w warsztacie reportażowym. Z tym, co pisał później i z esejami, w których wracał i komentował źródła swojej twórczości. Oddaję głos następnej osobie. Nie dodałam jeszcze, że Emil Pasierski jest edytorem tekstów Czesława Miłosza, bo książka Braterstwo Poezji to książka nie tylko o Tadeuszu Różewiczu, Tadeusza Różewicza, ale i wiele wspólnego ma z opowieścią, utrwaloną jakąś opowieścią o twórczości i wpływie na twórczość innych twórców Czesława Miłosza. Tak, na... Zasadniczy zrąb tej książki to korespondencja obu poetów, która właśnie z czasem obrastała też różnymi dopowiedzeniami każdego z nich o drugiej stronie tego dialogu. Podobnie jak kolega, pan Wojciech, też to nie jest tak, że uświadomiłem sobie, że jest rok Różewicza i trzeba coś, fajnie byłoby coś zrobić. Nad książką jakieś pierwsze zamysły pojawiły mi się ze dwa lata temu, kiedy właśnie stopniowo zacząłem
przyglądać się tej relacji, no skądinąd też już jakoś opisanej przez lata, przez literaturoznawców i badaczy. Nie wszystko mi w tej opowieści się układało w spójną całość i tak bardziej ze swojej potrzeby jakby chciałem bliżej się temu przyjrzeć, no co skłoniło mnie do stopniowego poszukiwania materiałów. I dopiero po jakimś czasie zdałem sobie sprawę, że faktycznie nadchodzi rok 2021 i jakoś będzie się to musiało też zmierzyć z takimi pytaniami, czy właśnie, czy tylko z tego powodu ta książka powstała. No, otóż nie. Ujawniła pani tytuł tej książki, Braterstwo Poezji. To też właśnie na etapie powstawania, gdy już miałem częściowo materiały potrzebne mi do tego, właśnie szukałem formuły, która by dobrze opisała tę relację. I przyszło mi właśnie do głowy Braterstwo Poezji, a nie do końca Braterstwo Poetów. Choć podejrzewam, że jednej ze stron tego dialogu by się to podobało, drugiej może trochę mniej. Mam na myśli oczywiście Tadeusza Różewicza, który bezpośrednio nazwał w jednym ze swoich tekstów, porównał Czesława Miłosza do swojego starszego brata, który zginął w czasie wojny i jakoś obdarzył go właśnie takim ładunkiem empatii, który braterstwa właśnie, z tym, że no, Czesław Miłosz troszeczkę się dystansował od, choć nieraz mniej, nieraz bardziej, od tego typu relacji, ale jeśli chodzi o braterstwo poezji, myślę, że jest to formuła trafna i oddająca wiele z tej relacji, nie tyleż w kontekście osobistym, co właśnie twórczym. Jeszcze będę o braterstwo poezji dopytywać, ale na tym etapie chciałabym poprosić o to, abyście panowie opowiedzieli, co w tych książkach znajdziemy, bo rzecz jasna korespondencja między Czesławem Miłoszem a Tadeuszem Różewiczem to jest chyba lwia część książki. Trudno mi teraz przeliczyć strony w pamięci, ale nie tylko korespondencję znajdziemy w tej książce. Czy można by jeszcze kilka słów na ten temat? Oprócz korespondencji, znaczy samo pojęcie korespondencji też w tym przypadku jest dosyć płynne. Są to nie tylko listy jednego poety do drugiego i z powrotem. Często jakby do zbioru korespondencji zdecydowałem się włączyć także dedykację obu autorów. Może mniej to jest widoczne u Czesława Miłosza, ale często dedykacje Tadeusza Różewicza były wzbogacane, poszerzane o jakąś taką właśnie listowną dopowiastkę i trudno było rozdzielać te obie sytuacje, kiedy oprócz właśnie miłej dedykacji pojawia się postscriptum, często właśnie skupiające się na istocie ich relacji i po raz kolejny odwołujące się do historii ich wzajemnej. No właśnie w przypadku Różewicza było to dosyć niejednoznaczne, więc dlatego stwierdziłem, że lepiej będzie jakby pojęciem korespondencji w tym przypadku objąć także dedykację. No oprócz tego znane są teksty obu poetów o sobie publikowane czy w ich zbiorach eseistycznych, też no, oczywiście także wiersze, które badacze często chcieli odczytywać jako nawet nieraz dosyć mocne konfrontacje obu poetów. No,
znając kontekst korespondencji, wiem, że często te wiersze odczytywane jako gorące polemiki, nawet chyba gdzieś pamiętam, pada słowo połajanki, są na przykład prezentami na urodziny, więc to troszeczkę inaczej sprawa zaczyna nagle wyglądać. Prócz wierszy, także nieznanych dotąd wierszy, bo może o tym wspomnę, że udało się dotrzeć do kilku tekstów poświęconych obu poetom, a jeszcze do tej pory nieznanym. Także jest znany już, ale myślę, że w tym kontekście konieczny do przywołania dialog poetów ze spotkania przeprowadzonego przez Renatę Gorczyńską. Rozmowa w Krakowie w Teatrze Słowackiego z 99 bodaj roku, kiedy obaj rozmawiają o wspólnej historii, przywołują różne sytuacje z przeszłości, w których wzajemnie o sobie myśleli, wzajemnie też komentują różne zdarzenia. I cóż, myślę, że jeszcze dosyć eklektycznie wygląda jakby kompozycja tej książki, ale myślę, że układa się w całość, która z jednej strony postawi kilka kropek nad i w ich relacji, a z drugiej też kilka kropek nad i, myślę, zlikwiduje bądź zniuansuje. Jeszcze trzeba dodać tym, którzy poczuli się zaniepokojeni, eklektyzm się kojarzy z kłopotami. Dla tych, którzy właśnie poczuli taki niepokój, obszerny wstęp autorstwa Andrzeja Franaszka na pewno pomoże tym, którzy... Jeśli ogląda, przepraszam, serdecznie pozdrawiamy. To też interesująca decyzja, by ten obszerny wstęp z mocnymi interpretacjami, ten obszerny tekst z obszernymi interpretacjami dać na początek. To jest jednak taki gest, który ustawia lekturę czytelniczkom, czytelnikom. W przypadku wyboru próz Tadeusza Różewicza, to pański obszerny wstęp przygotowuje nas do lektury. Czy w tej książce znajdziemy teksty mniej znane, czy zostały dobrane tak, by pokazać, jak najpełniej prozatorską twórczość Tadeusza Różewicza? Już zaraz na początku podkreśla pan, że jest zupełnie inaczej, niż przyzwyczailiśmy się myśleć. Proza wcale nie była nigdy na marginesie działalności artystycznej Tadeusza Różewicza. Jak rozumiem, ta książka ma podkreślić i pokazać, że to nie był żaden margines, że to była istotna część jego twórczości. No ale właśnie, jakie teksty tam znajdziemy? Oczywiście tak, Tadeusz Różewicz debiutował właściwie prozą. Tom Echa Leśne, wydany na powielaczu w 100 egzemplarzach w 1944 roku, zawierał nowele, krótkie narracje, humoreski i było tam tylko kilka tekstów poetyckich. No ale oczywiście wokół twórczości Różewicza od jego debiutu toczyła się dyskusja, co jest w niej najciekawsze, najważniejsze. I tacy wybitni autorzy, twórcy, przyjaciele Różewicza jak Jan Brzękowski, Julian Przyboś, później Kazimierz Wyka, pierwsi jego recenzenci, jak Michał Głowiński, pisali, że Różewicz jest równie znakomity w poezji i w prozie. Przyboś to ujął tak. Proszę pisać obiema rękami. Ja staram się to też pokazać. No, to jest wstęp z tezą, który ma przedstawić Różewicza od najlepszej strony jego prozy. A zatem oczywiście jest tam wybór i prozy fabularnej, no ale też bardzo dużo tekstów podróżniczych, które pokazują kształtowanie się warsztatu prozatorskiego Tadeusza Różewicza. Różewicz w latach 40., 50. dużo podróżował. I tutaj jest jego zdjęcie na stronie gazety Panorama, pod którym redakcja napisała, że pracuje jako poeta wędrowny.
I na następnym slajdzie jest kalendarzyk, ostatnia strona z kalendarzyka Tadeusza Różewicza z 1961 roku, na który zapisał swoje najważniejsze podróże zagraniczne do tego czasu. Przypominam, to jest okres zaraz po II wojnie światowej i stalinizm. Podróżowało się trudno, niełatwo było zdobyć pozwolenie i wizy, a to jest dopiero początek zagranicznych podróży Różewicza. Tu jest Mongolia, Francja i Paryż, Chiny, Moskwa, kraje europejskie kilkakrotnie, potem będzie Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone. No z wielkich podróży Różewicz nie zrealizował tylko tej do Indii i do Korei Północnej. Żartobliwie tak pisał, że kojarzył Koreę Północną z jakością mieszkania w bloku we Wrocławiu przy ulicy Glinianej 53. Skoro już przeżył śmietniki, trzepaki, hałasujące dzieci, to nie musi do Korei Północnej jechać. No ale ja się skupiam także właśnie na tym, co Różewicz myślał o reportażu. Bo jego przecież początkowa, ta wstępna, młodzieńcza twórczość polegała na tym, że chodziło się z notesem i zapisywało. Najpierw w ziemiance partyzanckiej, potem na przykład płynąc barką po Odrze z Koźla do Szczecina, albo pływając na łódce razem z wolińskimi rybakami, no to nie był gabinet, wygodny gabinet pisarza. Taką podstawową formułą paragatunkową tamtego czasu były kartki Różewicza, czyli luźne zapiski i fizycznie kartki i też taka formuła, no, dziejąca się tu i teraz, brylionowa, właściwie polowa. I pod koniec swojego okresu reportażowego w 1959 roku Tadeusz Różewicz napisał nawet taki recenzyjny szkic, w którym analizował poetykę reportażu i napisał, że to jest dla niego też rodzaj poezji. Tam zawsze trzeba pójść powyżej przedstawiania rzeczywistości. W tej książce też oczywiście rozliczam się z całą wojenną, okupacyjną pamięcią Tadeusza Różewicza, z tym, co mógł napisać w tamtym czasie, w latach 40., 50. i później, i co mógł napisać w latach 80. i jeszcze później. Różewicz, właściwie jeśli się prześledzi jego prozę, to ona jest utkana autobiografizmem. A w tym autobiografizmie są różnego rodzaju niecenzuralne, niejasne, przemycone informacje o tych okupacyjnych doświadczeniach, doświadczeniach czasu zagłady, getta w Radomsku i innych takich dramatycznych przeżyć. Także ta dyskusja, jak się zbierze całą prozę Różewicza, wychodzi na jaw. Jako kolejny wielki wątek tej twórczości. Można by znowu przypomnieć Kazimierza Wykę i powiedzieć, że to był temat. No i wreszcie wspaniałe teksty eseistyczne, szkice, teksty warsztatowe z centralnym tomem Przygotowanie do Wieczoru Autorskiego, który to tom właściwie bezustannie ewoluował. Były cztery różne redakcje, w każdej coś innego. Każda w jakiś inny sposób zazębiała się z całą prozatorską twórczością Różewicza. I jeszcze na koniec tej wypowiedzi, tego fragmentu powiem, że przecież w wyborze prozy tropię także nienapisane książki Różewicza, te nienapisane prozą, bo o dramatach już przecież wiemy, to zostało fajnie opisane. No ale jeszcze powieści Różewicza, takie jak Sobowtór, jak powieść kryminalna, jak powieść o PRL-u, to wszystko gdzieś tam w papierach, w archiwach Różewicza jest, ślady tego, zamiary. I to nie jest tak, że te powieści nigdy nie zostały napisane. One w częściach powstały i weszły do innych całości, tworząc jakieś nowe dzieła Różewicza. Ale ślady tego, skąd pochodziły, co znaczyły, jak nad nimi pisarz pracował, są w jego prozie, w jego archiwum. I to także będzie w tym wyborze prozy. Jeszcze dopytam, zanim przejdziemy wrócimy do braterstwa poezji, bo jest wiele pytań, może inaczej powiem, wiele pytań wywołuje ta książka. Dopytam jeszcze o to, co już zaznacza pan we wstępie, zwraca pan na to uwagę we wstępie, że pana zdaniem Różewicz wytworzył swoją formę prozatorską. I o to chciałabym właśnie dopytać, czy dobrze wyłapuje te intencje, czy mamy do czynienia z nową formą opowiadania, bo pojęcie proza to przecież pojęcie bardzo, bardzo szerokie. Czy te eksperymenty
eksperymenty, które podejmował Różewicz w obrębie formy, to jest coś wyjątkowego? Czy można postawić Różewicza, prozaika, obok innych jemu współczesnych, czy działających w języku polskim, czy przekładanych na język polski? To jest takie pytanie, które nie chce mi wyjść z głowy. Świetne pytanie. Niestety odpowiedź, gdyby była pełna, musiałaby być bardzo długa. To przede wszystkim reportaż Różewicza. To jest reportaż głęboko refleksyjny, w którym od samego początku, a nawet w takim najtrudniejszym czasie, kiedy Różewicz pisał Kartki z Węgier, czyli w środku socrealizmu, jest reportażem, w którym podmiot, narrator zastanawia się nad tym, jak pisać reportaż, do kogo pisać reportaż, jak unikać szablonów, schematyzmu realizmu socjalistycznego. A potem w tych kolejnych, coraz bardziej dojrzałych reportażach, na przykład w reportażach z Mongolii i reportażach z Chin, w dotychczasowych wyborach prozy są części tych tekstów, albo te najbardziej dopracowane przez Tadeusza Różewicza. Jeśli pogrzebiemy w starych gazetach, to widzimy, że tego było więcej. Zmieniały się tytuły, zmieniała się kompozycja. To, co nazywało się Kartki z Mongolii, potem zostało nazwane Niemową w Mongolii. To, co nazywane jest Sen kwiatu, serce smoka, wcześniej nazywało się Chińskim kalejdoskopem. To pokazuje, ile pracy warsztatowej Różewicz włożył w prosty reportaż. I w każdym z tych reportaży i w tekstach wokół nich jest pokazane, że Różewicz zastanawia się nad językiem, kompozycją postaci, nad tym, w jakim sensie reportaż jest jeszcze realistyczny, a w jakim sensie jest kreacyjny. I tu wydaje mi się, że od strony dziennikarskiej też zrobił kawałek dobrej roboty. No a później te takie większe prozy lat 60., lat 70., w których Różewicz eksperymentuje na takim polu pomiędzy esejem, autobiografią i fikcją. No i gdyby powieść Sobowtór stała się całością, to ona właśnie pokazywałaby to, ten warsztat prozatorski, taki typowy dla Różewicza. No nie ma ani jednego słowa w jego twórczości, które jakoś nie byłoby w sieci autobiografizmu. I każda wypowiedź o świecie jest też wypowiedzią o samym poecie. W tych szkicach warsztatowych jak do źródeł, a potem w takim bardzo ważnym z połowy lat 80. mikroeseju W drodze, który został opublikowany w Odrze, Różewicz o tym mówi, że każda wypowiedź literacka jest wypowiedzią o sobie. I to w tej prozie było praktykowane. Dziękuję. I teraz płynnie, mam nadzieję, przejdziemy do zupełnie innej książki, do zupełnie innej, a może znajdziemy kilka punktów wspólnych, opowieści o trochę innym Tadeuszu Różewiczu, widzianym w relacji. Bo w Wyborze próz to jest taki Tadeusz Różewicz, który jeśli z kimś dyskutuje, pracuje, spiera się, to z własnym stylem, z własnymi ograniczeniami. Jak sądzę, to byłaby tego rodzaju opowieść. A książka przygotowana przez Emila Pacierskiego funduje nam jeszcze kilka dodatkowych przygód. Po pierwsze, sprawa braterstwa poezji, jak już pan zaznaczył na początku, nie chodzi tutaj o braterstwo poetów, bo nie dałoby się utrzymać tego tytułu. Pytanie, czy to był pojedynek między znaczącymi pisarzami, poetami, czy to była rywalizacja, zazdrość, podziw, na ile tam było wsparcia, na ile zagrzewania się nawzajem do jeszcze bardziej wytężonej pracy nad językiem, nad sobą w świecie. Czy to był dialog, czy to były monologi, bo gdy przyglądałam się tej części z korespondencją i ze śladami kontaktów, bo to nie tylko korespondencja, jak już pan zaznaczył,
tutaj nie miałam wcale takiego poczucia, że tutaj dochodzi do dialogu zawsze, że raczej mamy do czynienia z próbami, bywa tak, że mamy do czynienia z próbami narzucenia swojej perspektywy i ten wielki Miłosz miejscami przesłania Różewicza i zadanie czytelniczki, zadanie czytelnika też na tym polega, by sobie z tym wielkim Miłoszem poradzić. Co działo się między tymi dwoma autorami? Bo jak sądzę, ta korespondencja, ta wymiana uwag na piśmie składa się w jakąś większą opowieść, nie tylko autobiograficzną, ale też opowieść o współczesnej literaturze, poezji, życiu literackim. Braterstwo, czyli co? Jak to powiedzieć, żeby nie powiedzieć wszystkiego, a coś powiedzieć. Tutaj pojawił się slajd wcześniej a propos właśnie zagranicznych podróży Różewicza. Tam był pod rokiem 1957 było właśnie spotkanie, była wizyta, wyjazd do Paryża, gdzie doszło chyba do jednego z istotniejszych, kluczowych dla tej relacji spotkań. Miłosz, no może nie świeżo, ale kilka zaledwie lat po zerwaniu z Polską Ludową spotkał się tam z Tadeuszem Różewiczem. Notabene odwiedzili wtedy też, jedyny raz wtedy Tadeusz Różewicz odwiedził Maison Lafitte i Jerzego Giedroycia wspólnie. I jest to spotkanie o tyle kluczowe, że właśnie ono zmieniło też tembr, myślę, tej relacji. Pierwsze listy Miłosza i Różewicza znamy z takiego tomu, w którym Miłosz zebrał powojenną korespondencję ze swoimi, z innymi pisarzami, z Iwaszkiewiczem, z Krońskimi. I tam pojawiły się trzy takie pierwsze listy i były to listy takie dosyć, bym powiedział, na tematy ogólnoliterackie. Miłosz zdawał sprawę Różewiczowi, że w czasie odczytu powołał się na jego wiersz. Był wtedy dyplomatą w Stanach Zjednoczonych, więc wygłaszał różne odczyty w różnych ośrodkach akademickich i też informował właśnie młodego poetę, że w jednym ze swoich wystąpień przetłumaczył jego dwa wiersze. Potem mamy jeszcze przed tym spotkaniem znany wiersz Miłosza, taki witający Różewicza, odę taką do Tadeusza Różewicza poety. Ale to wszystko było takie na gruncie stricte literackim. Różewicz go prosił o różne, dziękował mu za różne głosy w sprawie stanu polskiej poezji, prosił o poruszenie w swoich tekstach kilku innych rzeczy, na których mu zależało. I po tym spotkaniu w 1957 roku sytuacja trochę się zmienia. Różewicz musiał wyjechać z Paryża dość niespodziewanie, bo akurat zbiegło się też to z nasileniem choroby jego matki. I pewnie tych spotkań mogłoby być więcej w Paryżu, ale no, wyjechał dosyć nieoczekiwanie i właśnie w pierwszym liście po tym, po powrocie do kraju, ta korespondencja staje się taka bardziej właśnie osobista. Pisze, jak wiadomo, matka Tadeusza Różewicza zmarła wkrótce potem i w tym pierwszym liście Różewicz pisze, że w tych trudnych chwilach właśnie czytanie listów, czytanie wierszy z tomu Światło Dzienne było dla niego jakąś pomocą, odtrutką na tą trudną sytuację. I po kilkudziesięciu latach w książce poświęconej swojemu starszemu bratu Januszowi zamieścił Różewicz taki passus a propos właśnie tego spotkania. Różewicz umówił się ze swoim bratem, jeszcze wtedy żyjącym, że w razie kłopotów po zakończeniu wojny będą spotykać się, umówili się na spotkanie pod pomnikiem Mickiewicza w Paryżu.
no jak wiadomo, nie mogło dojść do tego spotkania. I będąc wtedy w Paryżu, jakoś odczytał to swoje spotkanie z Miłoszem jako właśnie zastępnik tego niemożliwego spotkania. Tu też dziękuję przy okazji profesorowi Browarnemu. W archiwum Ossolineum zachował się piękny, poruszający tekst, właśnie niepublikowany relacji Różewicza z tego spotkania. To nie było trudne spotkanie, nie było łatwe spotkanie, przepraszam. Oni się mieli spotkać jednego dnia, ale Różewicz właśnie szeroko to motywując, nie chcę powiedzieć stchórzył, ale jakoś nie był gotowy na to spotkanie i na umówione miejsce nie przyszedł. Było mu przez kolejne dziesięciolecia bardzo przykro z tego powodu. Nie wiedział, jak przeprosić Miłosza za to, ale zadzwonił następnego dnia. Poeta zgodził się jeszcze raz z nim spotkać i właśnie omówienie tego, takie psychologiczne wręcz, właśnie Różewicz dokonuje takiej trochę autoanalizy psychologicznej, dlaczego tak trudno mu było przybyć na to spotkanie, ale po 30 bodaj 5 latach właśnie zdobył się na to w swoim takim zapisie dziennikowym, do którego udało się dotrzeć i który też no, wypada żałować, że najprawdopodobniej nie dotarł do Miłosza, nie wiedział o głębokich podkładach towarzyszących tej sytuacji. No ale w tej książce Nasz starszy brat pojawiła się taka zajawka właśnie relacji z tego spotkania, gdzie niestety nie wziąłem sobie notatki, a to by było dosyć ważne, ale też w pytaniu wspomniałaś, tam jest wymieniane pięć czy sześć cech właśnie definiujących po trosze tę relację. Rywalizacja właśnie. Podziw, zazdrość, oczekiwanie, rywalizacja, duma. Tak, tak. No, wszystko się, myślę, doskonale w tym mieści, a może nawet więcej. Jeszcze tylko dopytam, czy z tej książki przypadkiem nie wynika niebezpieczeństwo ugrzęźnięcia znowu w tej binarnej opozycji? Często przez lata o Różewiczu i o Miłoszu, jeśli mawiano wspólnie, to właśnie na tej zasadzie przeciwieństw. Czy z tej książki wynika coś więcej niż potwierdzenie? Czy ta książka tylko potwierdza te sprzeczności, czy jednak wypowiada te znajomość, relacje tak, by, jak już sugeruje Andrzej Franaszek we wstępie, pokazać jakąś wspólnotę? A jeśli tak, to co by nią było, jeśli na tym etapie, zanim jeszcze książka do nas dotarła, można o tym powiedzieć? Wydaje mi się, że ona przeczy. Przeczy w dużej mierze tej utartej relacji. I to raczej nie rozpatrywałbym w kategorii niebezpieczeństwa, a jakiegoś tam dotarcia do obiektywniejszych poglądów No, myślę, że każdy z czytelników będzie mógł sobie wyrobić pogląd na tę sprawę, ale też nie przyświecało mi jakieś jakby utrwalanie tego podziału, tylko właśnie uświadomienie, no przede wszystkim sobie, a jeśli komuś przy okazji też, to wspaniale, niejednoznaczności tej sprawy. Mam teraz pytanie do obu panów. Mam nadzieję, że teraz już się pojawił na przykład ten trop paryski. Myślę, że mógłby spotkać obie te książki. Bardzo ważne opowiadanie, które znajdziemy też w wyborze Prus. Z tego pobytu w Paryżu się też znalazło. Czyim
pisarzem, poetą był Tadeusz Różewicz? Czyim pisarzem, poetą jest dzisiaj Tadeusz Różewicz? Mam tutaj na myśli o próby zawłaszczania przez historyków, historyczki literatury, opisywania w kontekście historii literatury, w jakich tradycjach pracował Tadeusz Różewicz, z kim się spierał, z kim chciał być blisko. Czy da się przy okazji, przy tak dobrej okazji, choćby spróbować zacząć na te pytania odpowiadać. Wiadomo, że nie chodzi nam tutaj o przyszpilanie, ani panom też nie chodziło ani przez chwilę o przyszpilanie Tadeusza Różewicza, ale skoro już wywołany został przez książkę, nie tylko przez naszą rozmowę, ale i przez książkę Braterstwo Poezji Czesław Miłosz, no to o tradycjach, czyli ten spór o to, jak ma wyglądać poezja, po co robić w poezji, czemu ona ma służyć, do czego się odnosić, co znosić, to pytanie wydaje mi się również na tym terenie prozatorskim musi dzisiaj wybrzmieć. Jak to z perspektywy historycznej wygląda i czy coś się dzisiaj w 2021 roku może już zmieniło, możemy czytać inaczej Różewicza, przyglądać się Różewiczowi, czytelnikowi i pisarzowi inaczej, temu, który wadzi się z tradycjami lub wypracowuje własną. Tu w zasadzie niczego nie da się już zacząć, bo te wątki gdzieś wcześniej się pojawiły w badaniach literackich albo w szkicach krytycznych o Tadeuszu Różewiczu. Bo to są takie długie dialogi, nie wprost, przez dzieła literackie, recepcję, namysł nad twórczością Dostojewskiego, Tolstoja, Kawki, Norwida. I mówię tylko o tym, co znalazło się, odbiło się wyraźnie w prozie Tadeusza Różewicza. Bo dyskusje w dramatach czy w poezji to są osobne światy. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Wydaje mi się, że ważnym momentem dla Różewicza jest druga połowa lat 60., kiedy pisarz uświadamia sobie, że kultura literacka, szerzej w ogóle kultura w relacjach społecznych, w mediach się bardzo zmienia. Taki sposób uczestnictwa w kulturze przez tekst trochę schodzi na drugi plan. Tak już wtedy Różewicz o tym myślał, zmagał się z tym, że na pierwszy plan wychodzi prasa, radio, coraz bardziej masowa telewizja, film dostępny dla milionów ludzi. I to nie jest tak, że jakby tutaj poeta, pisarz ustępuje, tylko zaczyna się z tym liczyć. Buduje sobie na nowo swój obieg. Konstruuje tak, żeby uwzględnić tę rzeczywistość, bo to jest dla Różewicza świat, który jest. Dogłębnie Różewicz rozpoznaje te nowe warunki komunikacji literackiej. I to moim zdaniem najciekawiej dzieje się w wymiarze felietonistyki Różewicza, jego szkiców i notatek publikowanych wtedy w serii Margines Ale na łamach wrocławskiego miesięcznika Odra. Bardzo dużo od połowy lat 60. Różewicz tam pisał. Także redakcja nazywała go tajnym nadredaktorem, bo ciągle był i poprawiał swoje teksty i przynosił te swoje teksty i reagował na bieżące wydarzenia społeczne, polityczne, na nowe publikacje, ale też w ten sposób, można by tak powiedzieć, szukał dla siebie miejsca, dyskutując z wielkimi twórcami. Czy to był Eliot, czy to był właśnie Norwid, czy współczesna światowa proza, ale także twórczość masowa, popularna. Choćby kolejna ekranizacja filmu King Kong. Więc takie rzeczy pozwalały uchwycić Różewicza, który jest bardzo wrażliwy i czujny na to, co zmienia się w kulturze. Także w tej masowej. Na nią się absolutnie Różewicz nigdy nie obrażał. On sam mówił, że jakby jest ukształtowany na czasopismach popularnych dwudziestolecia międzywojennego, na tych nielicznych seansach, na które udało mu się za 50 groszy dostać do Kinemy w Radomsku, na różnych opowieściach, komiksach z tamtego czasu. Więc
od strony takiej jakby apetytu ogromnego na współczesną kulturę, Różewicz był na to otwarty i z tym wszystkim jakby jakoś chciał dyskutować. Więc to jest bardzo ważny wątek w opowieści o prozie Różewicza. Oprócz Miłosza, z kim jeszcze dyskutował w poezji? No to jest temat rzeka, prawda? Trudno mi już uzupełnić jakby zdanie osoby jak najbardziej fachowej w tym zakresie. Ja pozwolę sobie, jeszcze pozwoli pani, nawiążę do tej sprawy Miłosza może kwestii mniej związanej z poezją, a bardziej z korespondencją Tadeusza Różewicza. Różewicz jako epistolograf, no dopiero go odkrywamy, a tym bardziej odkrywamy go jako korespondenta innych poetów. I tutaj to też myślę będzie w jakimś sensie zaskakujące w tej korespondencji z Miłoszem, to jak właśnie zależało Różewiczowi przede wszystkim na tym kontakcie, jak wielokrotnie utwierdzał Miłosza w swoim zaangażowaniu w te relacje, myśląc o nim i pisząc o tym przez długie lata. No, jeśli chodzi o poezję, to bardziej był bardzo wrażliwy też na punkcie ewentualnych epigonów swoich i to jest pewien wątek właśnie w korespondencji z Miłoszem, kiedy obaj piszą o Zbigniewie Herbercie i o konflikcie Miłosza z Herbertem, o wierszu Chodasiewicz i tak dalej, prawda? Kiedy Różewicz jakby staje po stronie Miłosza, obawiając się wręcz o jego, pisze mniej więcej w takim duchu, że no, prezentuje się bardzo dostojnie w tym konflikcie, jakby nie chce rozdrapywać ran, a być może dla niego to jest też bardzo bolesne i on go w każdym razie wspiera w tej trudnej sytuacji, napomykając, że właśnie też miał przykre doznania z Herbertem, który notabene, jak podaje, też pierwsze jego dwa tomiki były poniekąd epigońskie w stosunku do Różewicza. No i to jego wyczulenie właśnie na następstwo poetów, wpływu poetów jednego na drugiego i też jakieś takie wrażenie troszeczkę nie braku szacunku, ale jakiegoś braku oddania mu tego, co jego nowatorstwa bolała go i potrafił to wyrażać. Zresztą nie tylko w listach do Miłosza, też znamy inne korespondencje z Henrykiem Foglerem, to też te wątki się pojawiają, między innymi. Powiedziała pani, czy zapytała pani o to, może łagodne, ale jednak zawłaszczanie Tadeusza Różewicza. No przecież jest tak, że pisarz, jego dorobek należy do nas wszystkich, ale każdy i każda z nas rzuca inne światło na to. Ja jako wrocławianin i Ślązak przede wszystkim myślę o tym okresie w jego twórczości, bo od 49-50 roku Różewicz mieszkał na Górnym Śląsku w Gliwicach, od 68, dokładnie od 21:30, 3 czerwca 68 roku we Wrocławiu przez 46 lat. Prawie przez połowę życia. Więc można też tak opowiedzieć o Różewiczu jako wrocławianinie, Ślązaku, miłośniku Sudetów i innych miejsc i o tym, jakby jak wygląda jego biografia widziana właśnie z tej perspektywy. Jeśli mógłbym poprosić o kolejny slajd, to być może na tym slajdzie jest zdjęcie takiego holownika Danusia, którym Różewicz jesienią 47 roku po raz pierwszy przepłynął Wrocław z transportem mostu do Szczecina. Nie wiem, czy to ten statek, bo moje długie studia tego do końca nie dowiodły, ale to właśnie był taki mały metalowy stateczek o płytkim zanurzeniu, bo Odra wtedy wyschła.
Różewicz w tym reportażu z 1947 roku napisał, że moc tego silnika była dość słaba, 45 koni mechanicznych, cały transport drżał, no ale jakoś płynął. I ta Danusia odnalazła się w 1966 roku w Wojewódzkim Parku Rozrywki w Chorzowie, a teraz prawdopodobnie jako cyraneczka pływa pod Elblągiem. Jeżeli kiedyś uda mi się to udowodnić, to na pewno Państwu powiem, że właśnie tym stateczkiem płynął wtedy młody poeta i reportażysta przez Wrocław do Szczecina. Trochę wygląda to na takie dłubanie w archiwach, no ale historyk musi być dokładny. Więc czasami warto przetrzeć te szlaki po to, żeby po pierwsze wiedzieć na pewno jak było, po drugie, żeby, no to jest z mojej strony taki gest. Archiwum Różewicza jest dostępne dla nas wszystkich. Warto tam zajrzeć. Na razie panuje tam straszny bałagan, ale z czasem wspólnymi siłami to opracujemy i to będzie nowa wielka biblioteka wiedzy o Różewiczu. Oby te prace przebiegały w dobrym tempie, czyli bez pośpiechu, bo jak rozumiem, pośpiech nie sprzyja pracy historyków, historyczek, również literatury. Gdy Emil Pasierski mówił o epigonach, o, można też powiedzieć o uczniach Różewicza, o wpływie Różewicza na współczesną polską poezję, ale i literaturę w ogóle, pojawia się taki moment, który w braterstwie poezji, w korespondencji między Miłoszem a Różewiczem, który zwrócił moją uwagę szczególnie. Pojawia się tam nazwisko Anny Świerszczyńskiej, również w rozmowie przeprowadzanej przez Renatę Gorczyńską. W czasie pracy nad przekładami wierszy Świerszczyńskiej Miłosz pisze do Różewicza, że Świerszczyńska, urodzona w 1909 roku, z mojej perspektywy autorka, która jest rewolucjonistką w polskiej literaturze, w polskiej poezji przede wszystkim, wiele nauczyła się od Różewicza i ten komentarz brzmi protekcjonalnie, trochę inaczej, a nawet zupełnie inaczej niż to, co możemy przeczytać w książce, osobnej książce jakiegoś to gościa mieliśmy, którą Miłosz poświęcił Annie Świerszczyńskiej. I to jest też takie pytanie dodatkowe, które chciałabym obu panom zadać, jak to z perspektywy historyków literatury wygląda, czy da się tę kolejność ustalić. Być może to są niezależnie działające postacie, które w swoich rejonach wypracowały nową jakość i trudno taką prostą kreską łączyć punkty, twórczość Anny Świerszczyńskiej wywodzić z twórczości młodszego przecież od niej o ponad dekadę Tadeusza Różewicza. Nie chcę powiedzieć, że jeśli ktoś jest starszy, to wpada na pewne tropy, pomysły wcześniej, ale jakoś uderzył mnie ten protekcjonalny ton. Gdybyście mieli panowie ochotę zabrać głos w sprawie tego porządku uczennicy, mistrza, bo ta sprawa mistrzowska rozgrywana jest w braterstwie poezji na wiele sposobów. Miłosz strasznie chce być mistrzem i gdy widzi, że Różewicz dojrzewa i się buntuje i że już naprawdę jest trochę starszy i nie ma na to ochoty i chyba nigdy nie miał ochoty być w dosłownym rozumieniu uczniem, no to rzecz jasna te stosunki zmieniają temperaturę, ale właśnie co ze Świerszczyńską? Jesteśmy na tym etapie odkrywania, porządnego odkrywania jej twórczości, wciąż słabo dostępnej, brak wznowień robi swoje. Rola Miłosza, jeśli chodzi o poezję Świerszczyńską, ma kilka wątków. Tutaj oczywiście w kontekście Różewicza o tym wspomina. Pamiętajmy też, że wydał w Stanach Zjednoczonych dwa tomy jej przekładów, w których jakby promocję też był mocno zaangażowany i na kilku forach wracał do Świerszczyńskiej, do jej twórczości, nie tylko w książce jakiegoż to gościa mieliśmy.
Jeden z tomów był kończył się rozmową właśnie na temat Świerszczyńskiej. Różewicz, ważnym wątkiem, jeśli chodzi o Różewicza i też Świerszczyńską, było to, że się przyjaźnili. Różewicz w jednym z listów do Miłosza właśnie wspomina ostatnie spotkanie ze Świerszczyńską w dzień ogłoszenia stanu wojennego na placu pod pomnikiem nieznanego żołnierza w Warszawie. Zastanawia się, co też mogło stać się z ich korespondencją, która zapewne byłaby bardzo interesująca, najprawdopodobniej gdyby istniała, gdyby się zachowała, bo przyznam, że jakby próbując odnieść się w komentarzu, w przypisie do tej sprawy korespondencji, o której mowa, przeprowadziłem jakieś małe śledztwo, skontaktowałem się ze spadkobierczynią Anny Świerszczyńskiej, zapytałem w różnych archiwach. Nie ma śladu po tej korespondencji. Może gdzieś jeszcze wypłynie, ale myślę, że tutaj Różewicz też był w pewnym sensie, mimo tej przyjaźni był wyczulony, może nie tyle na samą twórczość Świerszczyńskiej, którą cenił, bardziej na to, jak z kolei właśnie inni to komentowali. I w świadectwie poezji Miłosz odnosi się także do, pisząc o powojennej poezji, o tuż powojennej właśnie, wspominając Różewicza, wspominając też jakby w bezpośrednim sąsiedztwie Świerszczyńską, wywołuje pewne niezadowolenie Różewicza tym, jego pierwszeństwo porównuje nagle bezpośrednio ze Świerszczyńską, kiedy to była co najmniej kilkanaście lat, jeśli nie kilka dekad, jakby różnicy w podobnej poetyce zachodzącej wówczas w ich wierszach, prawda? Bezpośrednio nie wiadomo mi nic, żebym miał o to jakiś właśnie żal do poetki, natomiast takie to zestawienie Miłosza przywołanie w bezpośrednim sąsiedztwie jakoś wywołało jego sprzeciw, który utrwalił się w jednym z listów do Karla Dedeciusa właśnie. Miałby pan ochotę dodać kilka zdań? Jeszcze... Nie wiem, jak można by w tej takiej ogromnej konstelacji Różewicz i inni, w tym jego mistrzowie, umieścić Annę Świerszczyńską i jej poezję. Na pewno zajęłaby tam ważne miejsce. Chociaż z punktu widzenia prozy Tadeusza Różewicza, jego takich najważniejszych wielkich tematów, to pewnie nie wyparłaby z tej pajęczyny wokół Tadeusza Różewicza, Stefana Żeromskiego czy Bolesława Prusa, którzy byli pierwszymi patronami prozy tego autora. Pewnie nie mogłaby zastąpić relacji z Julianem Przybosiem, z Leopoldem Staffem, bo to były bardzo skomplikowane, trwające przez dekady związki i wzajemne oddziaływania. Też w obie strony Leopold Staff wyraźnie przyznawał, ile nauczył się od swojego młodego przyjaciela. Ile jakby nauczył się wyrzucania niepotrzebnych rzeczy z wiersza. A jednocześnie przecież, o czym bardzo pięknie pisał i mówił Andrzej Skrendo, te awangardowe strofy drugiego debiutu Tadeusza Różewicza, czyli tych wierszy pisanych już w drugiej połowie lat 40., które złożyły się na tom Niepokój i dalsze, nie tylko powstawały w takim przybosiowym reżimie nowoczesnym, ale również pod wpływem pewnej poetyki, obrazu, wątków myślenia poetyckiego właśnie Staffa. Więc myślę, że trzeba by to wszystko jakoś przebudować, żeby odkryć miejsce Świerszczyńskiej w tych poetyckich doświadczeniach Różewicza i jakieś wzajemne relacje. Na to mi niestety miejsca nie zostało
w wyborze prozy, tym bardziej, że musiałem się zająć przede wszystkim prozą. Powoli czas nam się kończy, okazuje się, że czas nam się kończy. Mamy jeszcze jakieś 10 minut, a ja mam wiele pytań. Wiedziałam, że tak to się skończy, że ledwo zaczniemy rozmowę, ale mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz, a na pewno Państwo spotkacie się z jedną i drugą książką i będziecie dyskutować z tymi książkami, czy to w zaciszu własnych domów, czy z innymi czytelnikami i czytelniczkami. Już wspomniał Pan o miejscu, bo to jest bardzo ważna sprawa. Różewicz jako twórca związany z konkretnym miejscem na ziemi, ale już chyba do tego do tej sprawy nie mamy szansy. Chyba, że poprosimy o jeszcze kolejny slajd i po prostu zobaczymy. To przeprowadzka do Warszawy, wtedy to miała być przeprowadzka, ale wyszło, że Wrocław i jeszcze jeden. No i tutaj Różewicz mówi o tym, że minister kultury i sztuki nawet nie odpowiedział oficjalnie na jego prośbę o przeprowadzkę do Warszawy, więc dobrze się stało, przyjechał do Wrocławia. I jeszcze następny slajd. I właśnie, bloki przy ulicy Glinianej. Wspaniałą książką o mieszkaniu w bloku jest Hamowo Mirona Wiłoszewskiego, ale to jest późniejsza rzecz. Świetne szkice, eseje, prace naukowe pisał o tym Marcin Czerwiński w pierwszej połowie lat 70. Ale chyba najbardziej takie dotkliwe i bolesne doświadczenia mieszkania w takim bloku znacznie wcześniej od nich opisał Różewicz. A wydaje mi się, że słabo o tym pamiętamy, że bardziej pamiętamy Mirona Białoszewskiego z tym doświadczeniem. Tak, blokersa. Na koniec chciałabym przywołać ten pytanie, postulat Karola Maliszewskiego. Jak pisać, mówić o Różewiczu, żeby go nie zagadywać? Jak pracować nad własnym trybem własnej lektury, tak by wchodzić w nieustający dialog z tymi tekstami, ale nie narzucać się im, co, jak sądzę, robił Czesław Miłosz, mam takie wrażenie, czegoś świadectwa znajdziemy w braterstwie poezji. Jak do tego zadania podchodzić? Rzecz jasna pytam historyków literatury przede wszystkim, ale też i czytelników. Myślę, że żarliwość takiego prywatnego czytania jest podstawą pracy zawodowej, więc to pytanie wybrzmi jako ostatnie. Tak? Zasugerowałem właśnie pani prowadzącej, że to jest bardziej pytanie do pana profesora. Ja mam to szczęście, że w tej książce akurat dostarczam narzędzi do jakby wtórnego namysłu nad sprawą i nad i zostawiam innym bolączkę głowy, jak do tego się odnieść, jak to skategoryzować, opisać i na nowo przemyśleć. Cieszy mnie to, że tak się akurat w tym przypadku dzieje. To ja jeszcze raz panów poproszę o kolejne slajdy. Tak, terminarzyk z pierwszy raz zapisanym adresem wrocławskim odręcznie przez Różewicza. I jeszcze następny, poproszę. Pierwsza wizytówka to już przy Januszowickiej, bo wizytówki z Glinianej Różewicz po prostu nie miał. W 75. Jeden dzień poety, to też takie właśnie moje podejście, żeby nie pisać tylko o dziełach i problemach, ale po prostu o zapisanym w prozie dniu życia poety. I coś jeszcze tam mamy, właśnie takie różne skreślenia i tak dalej, to też pokazuje pracę Wodospad Szklarki. W kolejnych wydaniach, w publikacjach wydawcy robili błąd i zawsze pisali Wodospad Szklarski. Mnie się wydawało, że może Tadeusz Różewicz nie znał Sudetów. To jest wiersz z końca lat 40. Wtedy mógł nie znać, ale bardzo dobrze znał i nie popełnił błędu. Ten wodospad nazywa się Szklarki. I ostatni slajd, umowa zlecenie na okulary, które sobie Tadeusz Różewicz zrobił we Wrocławiu. I to jest moja odpowiedź. Raczej antropologia tekstu i antropologia słowa niż czysta historia literatury. Bo każdy i każda z nas ma do czynienia z jakimś zapisem, umową, notatką, świstkiem, kalendarzykiem. Różewicz też był taki sam jak my. Przez większą część dnia, tygodnia
i życia. Oprócz tego był wybitnym, wielkim pisarzem. Ale dla balansu trzeba pokazać w nim człowieka. I tutaj jakby uważam, że tkwi ten klucz, żeby go historyk literatury nie zawłaszczył i nie zagadał. I żeby szukać w innych rejonach, nie tylko w jednej linii, nie tylko w tradycji już przyszpilonej. O, popkultura wydaje mi się i kultura masowa wydaje mi się tym terenem, a Tadeusz Różewicz, kultura masowa, wpływy kultury masowej i popularnej u Tadeusza Różewicza, to też jest wszystko do opracowania, ale historia rzeczy, historia miejsc, historia drobiazgów i tego, co nie wygląda pozornie, nie wygląda na atrakcyjny przedmiot, zdarzenie, właśnie tam dzieją się. Tam są do odkrycia najciekawsze, myślę, historie. Tak jak powiedziałam, ledwo zaczęliśmy, ale to nic dziwnego, książek jeszcze nie ma, książki nadchodzą. Gdy już nadejdą, mam nadzieję, że panowie spotkacie się może razem, może z kimś innym i będziemy długo jeszcze o tych książkach dyskutować, bo tak jak powiedziałam, to trochę przy okazji, ale świetnie ta okazja została, myślę, wykorzystana, by pokazać książki niekomercyjne, książki wymuszające dyskusję, namysł, a przede wszystkim wymuszające wyskok z kolejń już dawno powycieranych. Zatem na koniec, już naprawdę na koniec, czy można podać, czy znana jest data premier obu książek, kiedy mamy tych nadchodzących książek wyczekiwać? Jesień. Dokładniej nie chciałbym mówić, ale no, jesień, końcówka roku. Liczę podobnie, że wybór prozy Tadeusza Różewicza w Bibliotece Narodowej Ossolineum ukaże się w październiku, czyli dokładnie w rocznicę urodzin. I tak samo będzie z literackim przewodnikiem po Wrocławiu śladami Tadeusza Różewicza. No wtedy te książki będą potrzebne. I chciałbym też, żeby te książki i pana, i moje, i wszystkie inne, które w tym roku powstają o Różewiczu, były książkami bliskimi. Tak jak w czasach Różewicza. Kilkanaście książek, które były dla pisarza naprawdę bliskie. Zawsze mu towarzyszyły, przez całe życie. Choćby ta, w której znalazł jakiś kawałek odłamku. Choćby ta, którą ukradł w księgarni w czasie okupacji pod okiem żandarma niemieckiego. Wiadomo, co mogło za to grozić. Te książki przez całe życie były mu bliskie. Obyśmy my dzisiaj potrafili takie książki pisać. Bardzo dziękuję. Świetne zakończenie tej części rozmowy nad książkami, które nadchodzą. Ciąg dalszy jesienią. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.